pozdrawiamy. Ekipa Dziecka w Drodze, Magda i Krucz. Sergiusz jest w tej chwili na wyciągu. Jesteśmy w stacji narciarskiej Dwie Doliny i Szyna Wierchomla. Zapraszam. Narciarska Muszyna Wierchomla. Dwie Doliny jest fantastycznym miejscem, żeby rozpocząć przygodę z nartami, dlatego że mamy pełne spektrum tras. Zaczynamy od tras bardzo łatwych, właśnie przyjaznych dzieciom, gdzie mamy stok szkoleniowy, zaraz tutaj za górką, stok szkoleniowy Stonoga, który jest stokiem wyłącznie szkoły narciarskiej, gdzie mamy przeróżne pomoce dydaktyczne, figurki zwierzątek, pluszaki, jakieś takie różne atrakcje, które pozwalają dzieciom wejść w ten świat narciarstwa. Później mamy bardzo, bardzo łatwe kolejne stopnie tego wtajemniczenia narciarskiego. Czyli przejeżdżamy na wyciąg Polanki, który od tego roku jest w pełni oświetlony do samego dołu. Jest to fantastyczna niebieska trasa, na której już te pierwsze skręty takie opanowane i nauka hamowania, jeżeli przeniesiemy ją ze Stonogi, no to tam już możemy to zaaplikować na trasie, która jest kilka razy szersza i kilka razy dłuższa. Natomiast jest bardzo łatwa, jest przyjemna, sympatyczna, no i jest do tego szybszy orczyk, który jest też jakąś tam atrakcją dla dzieci. Powiedz, jak dziecko zachęcić do tego, żeby ono w ogóle chciało założyć te ciężkie buty i wejść na narty? Bo niektóre dzieci chcą, ale niektóre protestują. Jak najlepiej spowodować, żeby jednak, jak już się je przywiezie przez te pół Polski, to żeby jednak coś z tej nauki wyszło? Mhm. Sprawa zachęcenia dziecka do szkolenia narciarskiego jest sprawą nie do końca taką prostą. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby dziecko samo chciało. Czyli jeżeli rodzice chcą dość wcześnie postawić dziecko na narty, no to trzeba to wprowadzać na takiej zasadzie zainteresowania, mówić o tych nartach, rozmawiać. Już dziecko, które ma, z którym jest taki kontakt, już z dwulatkiem można, to dziecko wie, że rodzice jeżdżą, tatuś jedzie na narty, mamusia idzie na narty. Ono musi wyrażać chęć. A jeżeli ty dostajesz takie oporne dziecko jako instruktor, to w jaki sposób możesz doprowadzić do tego, żeby jemu się zaczęło chcieć? Już tutaj na stoku. No to oczywiście, że czasem początki bywają trudne, szczególnie ta obecność rodziców bardzo blisko nas, szkolących się, jest nie do końca sprzyja, bo dziecko musi się wyłączyć i musi faktycznie zacząć słuchać poleceń, bądź też nie poleceń, ale zaczynamy to w formie zawsze zabawy. Czyli nie mówimy przy małych dzieciach o bezpośrednio wykonanych zadaniach czy ćwiczeniach, tylko cały czas jest to ubrane w jakąś tam formę zabawy, jakichś kolejnych kroków do wykonania, natomiast cały czas ma to taką otoczkę czegoś bardzo pozytywnego. Także tutaj już jest rola instruktorów, mamy instruktorów, którzy zdecydowanie się sprawdzają przy dzieciach. Metodycznie jest to zupełnie inna nauka niż dorosłych. Także tutaj mniej teorii, dużo więcej praktyki, no i zawsze trzeba mieć to coś. I tutaj nasze fantastyczne instruktorki i instruktorzy w większości to coś mają i te dzieci po prostu za nimi przepadają, nie mogą się doczekać kolejnej lekcji. Jest to naprawdę zawsze super fajne.